Robimy, wiecie co, 300 rundę. Ty, ale na easy chyba 300, nie? No bo to ma być najwyższa jaka się da, więc na easy. Ty, i teraz pytanie. Czy warto Benjamina? A, racja, ten boss przecież bufuje paragony, racja. Zapomniałem, tak, to jego gramy. Tak, to jego gramy. Ja robię 100 level paragonu i statku i będę wciągał, będę posysał, chłopie. Posysał będę gigantyczne statki do ust. Marketing! Live. Dobra, grajmy. Przecież ja robiłem test na rasistę i wyszło, że nie jestem rasistą, to co ci mam zrobić, no? Nie jestem i koniec, i bardzo dobrze. Nie powinno być czegoś takiego jak rasizm. Czy będę 11 sierpnia streamował? Nie wiem. A co jest wtedy? Pod koniec sierpnia jest ten, FameMA, nie? To wtedy będę, o! Ale nie tylko wtedy. Wcześniej też, o. No nie wiem, kupić to czy nie? Bo po co mi to jest w sumie? Ale po co mi to jest? To jest NFT? No wiem. No dobra, kupię. Pamiętajcie, że tu jest. Jutro czy stream będzie? W sensie jakby już jest pierwsza w nocy, no to dziś nie będzie. A w środę powinien być. Siema ninja w ogóle. Patrz to, 1400 już, a ja to za 1200 kupiłem. Widzisz to? Jedyny człowiek, który na NFT zarobił. Ja pierdzielę. Nice, co? Wody nie mam, muszę się napić. Znaczy pójść chcę dolać, o. Lucek, ale mówiłem, że teraz koda już nie będzie i przez link kupujcie na Enebie. Kodów już nie będzie na Enebie. Przez link. Byłeś na zebraniu ślubu? Jak coś położyłem bank pod kamerą. Ok. Madison chciał zrobić w tym tygodniu, no, w środę albo czwartek. Nie wiem kiedy. I właśnie nie wiem na ile streamów to jest. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Klubowicz dał na Goliborde 5 zł. Witamy, ma pan Dan. Potrzebujemy takich jak pan w naszym klubie R. Czy chcesz dołączyć? Ja pierdzie. Chłopie. Co ty piszesz w ogóle? Co ty piszesz? Ja do żadnego klubu nie będę dołączał, nie jestem rasistą. Już w nim jestem. Ja pierdzie. Co ty pieprzysz? Przy was nic nie można powiedzieć, to nie mogę. Nie wiem, czy super małpy pierwszą leczyć. Bo ja się boję, że ona potem zje paragony. Szmaciura. Cześć, kamo jest. A dobra, olać kamo. 33 się do nim przejmował. W ogóle powiem wam ciekawostkę, wiecie, że w 33 leci kamo
tej grze, bo 33 lata żył Jezus? Nie ma sprawy. Źle zrobiłem. Co? Co? No, powiedziałem ci ciekawostkę na temat tej gry. Czy kamuflażu użył? No tak, w postaci ludzkiego ciała. Kumasz teraz? Kumasz te analogie teraz? Teraz Jaście już jest pod kopułą? Coś zaświtało? Czy żyjemy w kopule? O to mi chodziło. Ale co jakiego to koloru tequila? Ty co to za emotki w ogóle? Fajne. Drutut. Ty co to są za fajne emotki z pieskami? Zarąbiste one są. Czy Jezus był czarnoskóry? Jakby tak pomyśleć, na terenach, w których żył, byli tacy bardziej ciemni ludzie. Więc to chyba by pasowało. No czarnoskóry, o to mi chodziło. No, ja pierdzielę, przy was nie można nic powiedzieć, nic. Nic przy was nie można powiedzieć, przysięgam. Jezus 42 lata żył, a nie 30. Ale co ty pieprzysz? Kto lepiej wie? No kto lepiej wie? No właśnie. Kto go znał osobiście? No właśnie. Ile NFT już? 12 koła, już 10k na czysto zarobione. 10k na NFT. Czuję się jakby był skamerem. Ty, był jakiś streamer w Polsce, co NFT reklamował, czy nie? Byli? Serio? Jacy? Gonciarz? No nie mówimy tutaj, wiesz. Nie, dobra, nie nic. Prawie mnie poniosło. Co stary? Co ty robisz? Weź i ktoś go ukruć o głowę na godzinkę. Weź też ukruć o głowę tego kolegę na godzinę. Dobra, weź też go ukruć o głowę na tydzień. Nie, nie, ukruć go o głowę na tydzień. Zdanie. Racuchy cię lubię? Dawno nie jadłem, ale dobra. Z jabłkiem. O, dzięki Amy. Co jest? Ja do 300 rundy gram. Nie było chyba w Polsce streamerów, co reklamowali NFT. A jacy youtuberzy reklamowali NFT? Też chyba nie było poza Gonciarzem. No jak Dis reklamował? Serio on to reklamował?
A Marty Renty to tak, no ale to wiesz. Każdy wie, że ona się sprzeda za grosze, więc... Chodzi mi bardziej o takich nieoczywistych. Adrian Nowak Żalno? Nie, on jest porządny. Porządny chłop. A Magda Gessler reklamowała, rację, takie gówno. Te takie miśki czy coś takiego? Było coś, no. Czemu ona to zrobiła, ty? Się mnie to tak zastanawia, bo ta Gessler, pamiętam, parę lat temu się tak chwaliła, że kontrakt z TVN-em ma. Na te gówniane programy jej. Te kuchenne rewolucje, czy jakoś tak. I ona za taki sezon dostawała parę milionów chyba. Po co takie gówno reklamuje? Czego nie rozumiem. To Gonciarz wiem, ale Gonciarz to... Wszystko co krytykuje, potem reklamuje, zauważyłem. Trochę sadgę. Już się tak stoczył, ale no tak było. Tak z nim jest. Peaky Blinders oglądałem 2 sezony chyba, albo 3. A potem już nie miałem dostępu do Netflixa. A nie chciało mi się na zatokę płynąć. No nie wiem, Kuszyku, masz rację, nie? Mi nie chodzi o to, że skąd mieli pieniądze na zapłacenie Gesslerowej, żeby ją kupić. Tylko czemu ona się sprzedała dla tego NFT? Ona ma tyle siana ponoć, a sprzedała się za takim gówno projekcie. Czemu? Czemu ona to zrobiła? Tylko nie może się nachapać? Co chodzi? Jaki jest powód? Chłopie, bo nie wyrobię z tobą. Dobra, masz perma. To multikonto było chłopa, co dostał timeouta na tydzień. Dlatego perm. Do której dojdę rundy samym statkiem? Ile NFT już? 26k. Ja nie wiem, czy w ogóle to sprzedam. Zrobimy eksperyment, ile jest warty w 300 rundzie chyba. Jak dojdę tam. Co w tej grze Coin Master reklamowała się Gesslerowa? Co ty pieprzysz? Serio? Czyż ten Coin Master to chyba była taka ruletka, coś jak ten... Ten Kidrop. Że se kręciłeś po prostu sloty. Tak czy nie? Bo ja w to nie grałem nawet. Znaczy ja tego Coin Mastera pamiętam sprzed lat, że było coś takiego, że niby zarabiasz na graniu w gry i właśnie ta gra się reklamowała. Dziękuję, Marcel, witam. Ty, ale to jest chore, że ta Gesslerowa tak jest nienachapana. Przecież to jest popieprzone, po co? Czemu? Czy wydam kiedyś koszulki? Czy byś zrobił mi wzór, jakbym robił koszulki, Michu? Ja nie planuję raczej takich rzeczy, ale kto wie. Może nie będę miał kiedyś co robić. Znajdzie mnie chętka na oskałowaniu paru osób. Nie no, żartuję chyba. Nie wszyscy skamują na koszulki. Ale kiedyś pamiętam,
youtuberzy w sumie skamowali w pewnym sensie na koszulki jeszcze na tej starej stronie. Że były takie gówniane koszulki tam za 30 zł. Takie po prostu jak z rynku typowego. Takie, wiesz, że wyprałeś to i to już nie wiedzieć, co to jest, koszulka z WF-u, czy co to w dupę jest? To całe białe się zrobiło po jednym praniu, o co chodzi? Ten kapsel tak robił? Chyba ta, no, ale nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Siema Hoffman, witam. Witam, witam. No też mnie dawno nie było. Także razem mieliśmy przerwę. Nie, czarnej małpki jeszcze nie postawiłem. Sześćdziesiąta trzecia runda. Co sądzę o tym, że dzieci kupują koszulki ekipy? Nic, co za problem. Wspierają swoich twórców. Znaczy wątpię, że myślą o tym tak, że wspierają. Po prostu chcą mieć coś ekipy. Bo są fanami, no to nic złego przecież. Film pełnometrażowy Peaky Blinders? Spoko. Ja bym... Na razie skończył serial, bo nie mogę się zebrać. Ja nie wiem, czy kiedyś wypuszczę coś takiego jak koszulki, ale no, to wiem. Ale sadgę też z tymi niby gwiazdami i tak dalej, że oni tak, wiesz, wciskają im te NFT pieprzone, które już chyba wtedy, zanim oni zaczęli to gówno reklamować, już gówniane, już się z gównem kojarzyło. Oni i tak to wciskali, mimo że chwalą się tymi kontraktami, no takie grube siano. Mi się to kojarzy z tą, co ta Maja Staśko się dołączyła do tego, wiecie co. Kylie też krytykowała non-stopa. O, sianko zaproponowali i już przyszła. Slipy z moją twarzą czy zrobię? No dobra. Koszulka, dlaczego nie bijesz Infernala? Takie coś to mi się kojarzy właśnie z czasami, jak youtuberzy na tym kapsel sprzedawali. Ale nie, no jakby było fajnie jakoś zrobione, to w teorii, ale nie wiem, czy to by miało sens. To już chyba nie te czasy. Szczerze, takie o. Że kupiliby ci, co i tak by pewnie donate'a wysłali. I tak by wsparli w ten czy inny sposób. I takie trochę bez sensu to robić, jakby się wydaje. Kucio koszulki zaczął robić? Co ty gadasz? Naprawdę Gucie koszulki teraz idzie na pieprzą? Czy to scam? Patrzcie, ile już siana w ogóle. 85k warte NFT. Jak chcę do 300 rundy, to będzie stream do 4. Wiesz co, nie wiem, chyba nie, no. Już jest 100 runda, jest pierwsza dopiero. To to jest Gucio, ja tylko o tym typie słyszę na twoich streamach. Streamer. Streamuję sobie. Streamuję sb. Ty, no nie wejdziesz tu, szmaciarzu? Co jest?
ta małpka kosztuje $40, żeby ci zapieprzała na polu. To warto, bo nie chce mi się tego klikać samemu. Chce się na polu bananowym zapieprza ci. Zobacz, jak zbiera te bananki. Co ty w dupę piszesz, Kuba? Co masz z głową? Próbowałem kiedyś dojść jak najdalej i doszedłem do 240 rundy. 3 lub 4 godziny. Chłopie, co ty gadasz? Ja rozpieprzę to zara. Ja jednym turetem w ogóle doszedłem do 80 rundy. Trzeba drugiego postawić w końcu. To sięgnie go czy nie? Sięgnie, dobra. Czy to jest sens, jak się idzie pod to? Chyba tak. No wiem, wiem pan. McDonald. Drugą wioskę obok wioski, co daje banany. Jak kombi się to? To nie mam tam miejsca chyba, wiesz? Poza tym ja już mam za dużo siano. Czekaj, jak ja mam już 3, to już mogę ten, nie? To chyba drugiego zrobię tego. SPX Kane, czy pamiętam? No jak każdego widza pamiętam. Energy Dragon, gdzie byłeś, jak cię nie było, chłopie? Nie pamiętam. Ja poczekaj. Kiedy byłeś ostatnio? Czy ty byłeś w maju na streamach? Nie, ty normalnie byłeś. Pisałeś, czy wezmę cię do duo. Albo nie byłeś? A nie, ty byłeś na paru streamach tylko w maju. Na 200 godzinach. I co ty gadasz, Saga? Co ty pieprz? Chciałem pytać, kiedy będzie God of War? Weekend. Ale nie wiem, który dzień. Ty w sumie? Czekaj, wejdzie to potem tu? Mogłem dać. A już tam chyba. Niech sobie farmi tego esse balonikami. Nie, poczekaj, to ma sens. Nie? Niech oni już esse farmią. Nie to. Jest jakiś skrót na to, żeby to klikać, te totemy? Zrobisz kiedyś pizza na streamie, zapraszając widzów na degustację? No raczej nie. Dupa, po pierwszym nie pisałem ci o tym dużo wcześniej, dziadek. Zacznij farmić już innego moba pod innym paragonem, bo nie to zaraz zrobić 300 rundy. Chłopie, w tej rundzie to się nawet nie farmi. W tej rundzie to i tak gówno zdobywam za te balony. Farmienie to się zaczyna od 300 rundy dopiero. Ile NFT już? Dla widza sprawdzę. 150k. A kupiłem za 2000.
Także nie tylko Gonciarz zarobił na NFT, widzowie. Znaczy na reklamie NFT. Ale ja zarobiłem i to nie na reklamie, tylko na NFT. Jestem inwestorem. W sumie bumeranga też tam mogę dać, żeby expił. Nie wiem, do której rundy ja dojdę w ten sposób. Czekaj, ja nie expię teraz tego. Co to jest? Ja nie expię teraz statku. O, ja go miałem expię. A nie, expię wciągając. Dobra. Expię, expię. Czy mam OnlyFans? Planuję założyć się długo, no. Za ile dolarków byś kupił miesięczny dostęp? Siema, Drako, witam. Jednak jesteś, pytali o ciebie. Ciekawe czemu. Susi. $100 miesięcznie byś płacił na OnlyFans? A co bym musiał wstawiać, żebyś chciał przedłużać? Robota, madgę. Ale spokojnie, jeszcze trochę jestem, tak brzmi. Moja siostra ma płatki z Lexi truskawkowe XD za 12 zł. Ale Lexi chyba była w miarę w porządku, pamiętam. Jak na twórców tego formatu, jakby po to powiedzieć. Zasięgów takich dużych. Tajne kuszczyków. Nie no, Kuba, wypieprzony na to. Ej, tak jest za łatwo tam. Zobacz to, nie mają jak przejść. Ja to raszuję jak najwięcej totemów, żeby szybko... O. Żeby jak najszybciej zrobić... setny poziom statku. Tylko trochę to zajmie, bo bardzo wolno jak spieni. Za coś tak odkładam gierki na OnlyFans, powinienem w nie grać? I w sumie dobry pomysł. Wszystkie gierki, których tu nie zrobiłem na OnlyFans, $100 miesięcznie. Far Cry 6 podobno jest w jakimś tam Ubisoftcie za darmo. Teoria, jak jest za darmo, to można zagrać. To jedyna cena, która mnie skusi do zagrania w tą grę. Co ty piszesz, Lucek? No rzeczywiście, coraz trudniej się zaczyna robić. Więc albo szybko ulepszę se paragon, albo będzie lipa. Ja dopiero 2 miliony, nawet nie 2 miliony. Ty, trochę to zajmie. Możesz wstawić na OnlyFans, jak kręcisz śmigłem na małpkach na 300 etapie. Ale wyobraź sobie, że robię to śmigło na małpkach i nagle się runda kończy, a ja mam włączone, że muszę kliknąć, żeby następna leciała. Wiesz, robię śmigło i nie zobaczyłem, że jest koniec rundy. I nagle piksele znikają, normalny ekran. Nie, to serio tylko na OnlyFansie takie rarytasy. Nawet do połowy nie lecą balony. To nie racja. Obstrajam zbroję po prostu. A ile już mam? 500k na tym. No ładnie się to farmi. Ile potrzebuję? Tak z 20 milionów chyba, żeby był. A nie, potestujemy tam.
jeszcze parę totemów. Ile ten totem mniej więcej leveli daje? A, 050 inżyniera i boostuj statek. W sumie racja. Masz rację, nie pomyślałem o tym, bo ja głąb. U ciebie taka sieciówka, pizza, stacja. Nie znam, nie wiem co to jest. Mruken. Kiedy jakaś kolaboracja z Arquelem, randomowym czy innym ziomkiem? Pewnie jak zaproszą mnie i ich do wspólnego projektu. Tak jak na przykład Full Focus. Inaczej... Znaczy nie no, największa szansa to żeby chciała z Random Bruce'em zagrać. Bo Arquel to jest tak skupiony na tryhardowaniu pierwszego LoL'a. Czy wątpię, żeby było możliwe, żeby zrobić coś fajnego. Tak mi się wydaje. Ale to wy ocencie. Miło mi pan Max Donald. No ja... Raczej tak w miarę regularnie będę streamował teraz. Mówiłem, że jedyne co to będę jechał na jakieś wakacje. Ale to będzie nie wiem kiedy. Dokładnie nie wiem kiedy. Ale to będzie na krótko, ok? Czy jeszcze... Znaczy nie no, byłem już na wyjeździe. Ale tak, koledzy chcą jechać. To co, trzeba się będzie zabrać w góry. Męski wyjazd. Nie myjemy się tydzień. Czyli już wtedy, jak pojadę i wrócę, to łącznie nie mycie będę miał 2 miesiące, nice. Ty tak jedziesz, ale do Mielna? Nigdy chyba nie byłem tam. To nad morze chyba jest, tak? Nawet nie wiem. Sianku mistrzu, zagraj w Dead Side na Steamie. Dobra gierka, nie znam. Nie znam, ale dzięki za info. Zobaczcie, on 2 miliony. Na co ja mam wydać to NFT? Na nic. Dobra, wiecie co? Zrobimy test, który level Paragonu wyjdzie. Ale raczej to jeszcze nie będzie setny. Raczej. O Jezu, 67 dopiero, ja pierdziel. 123 runda. No jest bardzo słabo. Chcę jako pierwszy paragon na wodzie, bo najtrudniej będzie wbić mu max level, bo są tylko 4 statki. Jeden totem to 2 level? No to nie, to chyba bym miał wyższy level teraz. Już mam 2, 3. Nie, czekaj, 3. Nie, czekaj, 3, nie. No mam parę milionów. Jaką polecam pizzerię w Łodzi? Nie znam żadnych lokalnych takich, żeby polecić. Ja to jak zamawiam, to raczej z sieciówek, bo one wszędzie to wożą. A te takie lokalne, to wiesz, zazwyczaj to trzeba pójść chyba. Chociaż ja też jakoś, ja też tak jak zamawiam coś, to tak nie lubię testować bardzo.
kup króliki, a co one dają? Ja jak już zamówię, to lubię takie sprawdzone, bo jak zamówisz lipę, to no jest lipa. 500 ninja, nice. Więc zamawiać wolę sprawdzone rzeczy, a testować to jak pójdzie się, to lubię testować. Jakieś te żarcie. Ale nie wychodzę z domu po prostu. Czy jutro też małpki liga? Raczej nie będzie streama, ale jak będzie, to może. To może. Nie wiem, zobaczymy. Potem dodaję między 1 a 2 levele. Co to znaczy? W teorii mógłbym ponton wypieprzyć i poustawiać parę tych, ale w sumie czemu ja tego nie zrobię? Mam 9 pontonów, ale one kosztują po 40 dolków tylko. Jezu, ci ile już zebrali. Nice, ładnie. Zbierać. To 30 runda, 7 rund dalej. Mieliśmy 67 level. To na 135 przetestujemy. Kiedy nam wykonał tester diet? Tester diet założę. Ja bym chciał, żeby testerka diet nagrywała. Znowu testowanie diet, a nie jakieś gówno. To byłoby piękne. Ona kręci teraz jakieś Q&A i nic innego. To jest bardzo smutne. Tester chipsów mógłbym założyć w sumie. Ja jestem fanem chipperki. Chipsy to mogę non stop jeść. Moja ulubiona jakby przekąska to są chipsy ogólnie, giga chatsą. A monstery to też tutaj wiadomo. Monsterki i chipperki. Również polecam Albion Online, ta gra na dłuż. A to jest coś jak WoW chyba, tak? Czy mi się porypało? To jest coś jak WoW? Chrupki też okej. A nie, jakie chipperki? Lace Max najlepsze. Ale tak tylko wszystkie. Kończył się content testerce, bo wszystko zjadła. Co ty piszesz? Doritosy jadłem barbecue. Ale ponoć w Polsce są jakieś spieprzone. I odrzuciło mnie to i dlatego tego nie kupuję. Nie wiem co tam jest gorszego, ale coś że traktują Polaków gorzej. Szatkę dla Polaków. Kamerka równa się plama? No tak, bo dzisiaj obserwujemy gwiazdy, bo jest ten Jowisz w piątym okręgu księżyca. Jakby w czwartej fazie pół za kola. Dlatego dzisiaj to oglądamy. Jakie sieciówki polecam pizzę? No to też są w całej Polsce. Domino's, Da Grasso, Biesiadowo. Biesiadowo najmniej, bo tutaj jak trafisz, to albo na gówno pieprzone, albo taka, no, bardzo rzadko dobra. Taka, że serio dobra. Ja już parę razy się naciąłem i mnie zraziło. Sieciówek najlepiej to chyba Domino's. Ta, teraz będę testował. Proszę, setny. Albo chociaż 90 któryś już.
Ja pierdzielę, 82 level dopiero. A już mi dochodzą dotąd. Ale jak przegram, to się nic nie stanie, bo zrobię odświeżenie za 100 dolków. Iluj z tym. Tak raz co najlepsze? Dobre, no dobra. A jak ktoś Pizza Hut napisał? Chłopie, to zależy od dnia. Pizza Hut to tylko na promocji się kupuje. Za drogo. To co? 145 przetestujemy. Nie, w sumie tak, bo jak ja zrobię ten paragon, to z bomby zrobię małpkę czarną. Więc na easy będę mógł do 200 którejś rundy dojść. Rozumiem, Lisi. Co cię? Zgadzam się. Kocham chipsy. Chipsy. Ty zaraz padnę? Oj, jest ciężko. Wioska na środku ulepsz. W sumie to może wystarczyć racy. Masz. No, wystarczyło. $16 milionów DMG, żeby setny paragon był. Jezu, co ty pieprzysz? Ja tego nie wbiję nigdy. Sześć, siedem. Mam 8 milionów około. Ty, leci ten. Ulepszony Moab. Nie, Moab, co ja gadam. Bad. Dwadzieścia statków, nie no chłopie, 20 statków, ja nie mam skąd mieć, znaczy mógłbym ponton dać siły. W sumie jak lecimy po setny etap, to mogę dać ten ponton. Znaczy po 300. Mam esce przy tych małpkach, no ta, no uwielbia tę grę. Tak chilluje bombę, że ja pierwszy. 145 mieliśmy przetestować. Był 80 który level? Drugi? Chyba drugi, nie? Ta, 84? Tu ja. A ile ninja zrobił? Już milion. Powoli leć. Rozpieprze. Chyba jeszcze widać coś na ekranie na tym etapie gry, nie? Potka czerwona od Geralta resetuje skille? Co? Ty gadasz? Co jest w dupę? Brałkę. Co ile ona się respił? Widzę, że nieco rundę.
Jak RNG, co jakiś czas się ona po prostu respi i tyle? A co daje królik? Czekaj, bo już jest stąd. Cztery króliki postawić się zmieniają w super królika? Tam zaraz. Ty, no mam 10 milionów już ponad. To może być ten moment chyba. Tyle totemów. Dobra, jest close. 5 rund i jest. Pięć rund. 150. Znaczy po 150 zrobimy. 151, wtedy będzie pauza i lecimy. Tak. Jak ja podstawię tego paragona, to w sumie do 200 rundy już nawet nie trzeba nic stawiać. Nie? Jak dokładnie działa, żeby maksować paragon? No to zależy od zliszczonych tych. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dziękuję bardzo. Wiecie, chcę kurwa zobaczyć. Gwiazda Azara dał na bodyboardę 6 zł. Siema. Jak będziesz miał czas, to sprawdź szalę. Może ci siądzie. Ja gorąco zachęcam. Ale czekaj, bo pytałem, czy to jest ta gra jak WoW, to jest to? Jak tak, to nie, no na streamie nie będę w to grał. Ale dziękuję bardzo. Bo nie wiem, czy to jest ta gra, weź coś napisz. Wygląda, że już się tylko wąsy, tak się rozmazało. A co jeżeli się ogoliłem, tak jak robiłem śmigło podczas słabego bitrate'u? Nie wierzysz? Zaraz się odświeży i zobaczysz. Wyglądam, jakbym się dzisiaj umył. Fata Morgana. Przez małpy zrobiona. Dobra, zaraz mamy setny level tego. Jest gitowo. Mam nadzieję, że będzie setny. Może być 99 po chamsku. No rozpieprzaj go. 6, 12, 14 milionów. To niby za mało trochę nadal. Ale on tyle tych totemów, że może nadrobią. Króliki? Zaraz. Chcę najpierw to wymaksować. Bo nie wiem, gdzie króliki dać. Chcę króliki dam po tym. Jak podstawię super małpę czarną. A, dobra. NFT 500k już warte. I to nie jest dużo chyba. To NFT, no to skam nawet w tej grze. No czarna małpa, no tak się nazywa, no. Ta postać. Jak robiłem speedrun Happy Meal kiedyś? Pamiętam, ale bardzo słaby w tym jestem. Ja ogólnie słabo w szybkim jedzeniu, zawsze. Ja zawsze wolno jem. Dobra.
który level? Jest! Mamy to! Setny level paragonu, czujesz? Ez! To jeszcze tylko ile paragonów? Raz, dwa, trzy, cztery paragony. Dużo tego gówna. Ale oni już mają dużo, zobacz. 4, 8, prawie 10 milionów i 6, 9 jakoś. I tu 2,5 na ninży, jednym. Króliki na całą mapę napieprzają? Patrzaj za. Spokojnie. Czyli bombę. Dobra, i teraz tak. A tego dam zaraz. Dobra, robimy czarną małpę. O kurde, ona mi ninja, weź się. Weź się na esie. Ty, ona nie wchłania paragonów chyba. Oby nie, w dupę. Co jest? Czemu 42 kelki? Ty, to nie jest za mało? A tego nie masz zasięgu nawet. To miało być 50k, tak? No w zasięgu nie będziesz miał zaraz, co jest? Czy to jest w zasięgu? Minigun na stole daj. Ok, ok, ok. A tu jest 50k. Czterdzieści pięć. No niby jest w zasięgu, to powinno zaliczyć. Ninja, ninja weź się? Weź się ninja, nie? A helikopterem się da przestawić, racja, racja, no. Ale to już lul. Bo on teraz nie weź się już nic. Jak inżyniera to luźni. On praktycznie nic nie zrobił. Dobra, szybkie 50k. Pyk. Pyk. Cześć. Co tu jest drugiego? 30. 30, 60 jest i... Tam tobą mnie stać. 120k i luj. Proszę, ale zrobi się czarna małpa, nie? Jest! Kto się zrobi? Co to w ogóle zapyta? Co ty napisałeś? Się zastanów, co ty napisałeś. Co? Macie coś ze łbem, no taka jest prawda na wasz temat. Wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Jak dam tą małpę i ulepszę ją na złotą świątynię, to da bufa, nie? Tak jak dam w tym miejscu, to trochę słabo. A stąd nie wiem, czy zasięgu będzie miała. To to może wchłonie. Ty, wchłonie to w sumie, git. Pyk. Dobra, już. Magiczne wchłonie, supportowe wchłonie z banków. To damy wojsko. A i tyle. Magic support.
wojsko support. Tu daj tego buffa, co ty robisz? O, dało, dobra. Dobra. I git, zaraz się przestawi tego, żeby tam wszystkim buffa dał. Jest git. Dobra, widzowie, i teraz tak. Lecimy i zobaczymy. A, dobra, czekaj. Bumerangi, a inżynierowie jeszcze. Wszystkich tam wpieprzę w ten drób. Co się odpieprza? Czemu on się tu nie mieści? Tak fajnie, żeby stał. Czekajcie, czekajcie. Teraz tak, inżynierów mam trzech. Ninjów jeszcze. Pyk i jeszcze tego, co bomby rzuca. On ma zasięg, to może tu stać. Mamy trzech ninjów, mamy trzech, nie, bumerangów. Cześć, a paragony gdzie ja będę dawał? W tym miejscu jakoś, nie? Zaraz sobie przez... A, potem będę mógł przestawić przecież. To nie ma znaczenia. Trzech, 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 no. Dobra, widzowie, to co? Lecimy. 150 runda. To w 200 rundzie sprawdzić, czy wcześniej? Nie, wcześniej, 175. Dart małpkę spróbujemy zrobić. Na paragon. Gdzie ją wtedy postawić? Tutaj? Nie, tutaj gdzie ten ninja najlepiej. A królik jeszcze. Już daje dla widza. Czemu tu nie może być, tylko tu? Będziemy grali chyba do porażki dzisiaj, a jest druga godzina, więc trochę może to jednak zająć, rzeczywiście. Widać coś w ogóle? Cztery miałeś dać, ale nie stać mnie. Znaczy nie, nie stać. Nie ma czterech, tylko dwa dostępne. Dobra, 175 runda, sprawdzamy, czy Dart Małpka już może być ulepszona, ok. No jak na razie to te rundy szybko lecą przez to, że ten ich tak kosi, już 12 milionów ma. Przecież on chyba od zera mu nie leci, nie? Nowa małpka jest ta, inżynier. Ale jeszcze go nie mam, także ci go i tak nie pokażę. Dobra, milion ma już jeden inżynier, a drugi? Gdzie jest drugi w ogóle? A tu, 300k. Ładnie. Kurde, zapomniałem totemy kupować. Ja pierdziele. To nic, to nic.
Mam. Super królika, ale się go kliknąć się da. Nawet. Czemu? On biega po mapie. Był engineer w gierce, ale to był boss, a teraz robię 300 tą rundę. A on sam sobie bije, dobra, to niech bije. Nie wiem, czy coś widać ogólnie, ale 162 runda jest. Dobra, widzowie, bo jak nic nie widzicie, to musimy podcast robić, żeby chociaż coś słychać było. Zapraszam do fajnych tematów na czacie. Można poruszać. Zapraszam. Ale fajne, ok? A nie gówno. Jak tam? Siema, co tam? Proszę dziś to loldle. Ładnie, ładnie, oro. Tak, torpedizm, tak. Dobyliście, że ta świątynia zacznie się ci podkradać pieniądze albo jednostki. Zagrasz fazmofobię? Nie. To jest chyba horror, ale nie. Bo będę grał w Madison. Czemu jedynie widać skórę na kamerce? Dziwne, bo ją zdjąłem przed chwilą. Susi. Antek, pierwszego inżyniera mam ulepszyć, a nie Darth Małpkę. No dobra. W sumie szybko się on stakuje bardzo. On już ma 2 miliony. Nie, dopiero ma 3 miliony, to nie jest tak szybko. Ty, wolno się jednak stakuje inżynier, chyba później go dam. Kiedy cyberbank albo Wiedźmin, cyberpunka to nie będzie. Jaka oznaka wojo? A, że bez obrazu oglądasz. Ale nie, podcast miał być, zapraszam. Inżynierów to ulepszę, jak będę miał dużo totemów, żeby setny level im wbić, a nie. I dużo muszę zniszczyć baloników. Madison w tym tygodniu. Gdybyś się cofnął w czasie i usunął Spartę, tak, że nikt by o niej nigdy nie wiedział, to jakbyś się nazywał? Atenix? Ja pierdzielę. Jaka proskwina mocna, Boże. Ja pierdzielę. Boże. Oj, ciężko, ciężko. Ale wiesz, jak ty byś się cofnął w czasie i usunął Spartę, to dla mnie by się nic nie zmieniło, ale dla innego typa. Dla innego typa by się to zmieniło, dla mnie nie. Ty byś nie zmienił mojej przyszłości, tylko byś zrobił dodatkową. Oglądałeś Avengersów, tak działa świat. Tak jest. Kiedy Burrito Bizon? Nie wiem, czy kiedyś jeszcze będzie, ale może. Bardzo fajna gra to jest ogólnie. Tylko nie, Burrito Bizon to był minus tego, że on się szybko kończył, bo przechodziłeś i potem już były te bonusowe rzeczy tylko. Ty, ale wyobraź sobie tak serio, to jest dobry temat na podcast. Że co by było IRL, jakby superbohaterowie byli. Dla mnie to jak byłem mały, to chciałem, ale teraz jak sobie o tym myślę, to jest to mega creepy, chłopie. Ty żyjesz w czasach, w świecie, że takie stupy totalnie rzeczy mogą się dziać. Pokój na świecie był. No nie, no w Avengersach nie ma pokoju, co chwila są dymy, takie, że ja pieprzę.
Miasta całe niszczone tak o. Sorry, zapomniałem Kamigo. Dzięki. Dużo tych gier poleciłeś, a ja jedyne co chcę to Madison przetestować. Ale jakby co, to będziemy też testować inne, jak odda. Dobra, pierwszego robię... Ile ninja już ma? 8. Ninja ma dopiero 10 milionów. A ten? 5. 10. 13 milionów ma ten też dopiero. Ale jakbym dostawił paru tych... Teraz. A ja go gdzieś tu chyba postawię, niech tu będzie se stał. Czekaj, tylko Ameryka ma wojnę w Avengersach? No co ty gadasz, nie pamiętasz Avengersów dwójki, Age of Ultron? Przecież to było w jakimś kraju na wschodzie Europy. I rozpieprzyli całe miasto, tam wyrwali z planety w ogóle. Kawał ziemi. Była Rosja? Nie, chyba nie Rosja. Bo by wtedy jako ich, jako dobrych ich na pewno nie pokazali. Oni byli jako tacy w miarę dobrzy pokazani. Czekajcie, skipnę rundę, żeby nie musieć tego znowu ustawiać potem. I w następnej ulepszymy. Dziękuję Dorszyk, witam. Na 13 miesięcy. Ale nie no, świat, w którym super bohaterowie byli i super źli. To jest dość spory pan, żeby w nim funkcjonować. Takie dymy są chore, już i tak w naszym świecie są dymy. A co dopiero w takim, ty? Trailer nowego Deadpoola? Nie, nie widziałem. Czekajcie, jaki level? Prajgę setny. Siedemdziesiąty szósty dopiero, Boże. Co jest? Tragedia. Palą stoczyć walkę z Iron Manem, czy opieprzyć kolbę Hulkowi. I to jest temat. Nie no, ten walą opieprzyć kolbę dla Hulka. No bo Iron by mnie zwanshotował. A wyobraź sobie, że Hulka byś mógł spotkać. To jest życie. Gajkę. Czy ludzie kiedyś osiągnęli śmiertelność? Ciężko powiedzieć. Fajnie by było w sumie, ale... No nie wiem. Chyba wyobraź sobie, że wymyśliliby, że świadomość twoją możesz na kompa dać. Ale jednocześnie dajesz ją, ale ty nadal żyjesz. Więc jakby tworzysz nowego człowieka, który jest twoim klonem, ale to nie jesteś ty. Tak naprawdę, wiesz o co chodzi? Że istnieje on sobie, ale to nie jesteś ty. Jak ty umrzesz, to on jest taki sam jak ty w 100%, ale jednak to już nie jesteś ty. Ty się już kończysz. To jest porypane, to nie jesteś śmiertelność w sumie. Ale ten klon już jest nieśmiertelny wtedy. Dobra, 187. To jest streszczenie Cyberpunka? Tam tak było? Nie pamiętam fabuły już. A nie, racja, tak było, na koniec. Czy który wybierasz? Czy Johnny będzie żył, czy... V chyba to się nazywał. Która runda najdalej? 200 któraś była, na YouTubie jest. Teraz to pobijamy po chyba roku. Mam nadzieję. Dzięki za spoiler. Chłopie, to nie jest spoiler, z tej gry i tak nie ruszysz. Dalej oglądaj memy i pijesz tą grę. Nie pamiętam, Michał, co tam było szczerze.
Tak bardzo nie pamiętam już rzeczy z fabuły Cyberpunka. Końcówkę tam w miarę pamiętam, ale poza tym nic. Wolałbyś pojeździć ciężarówką z Pudzianem, czy pomodlić się z papieżem? Wiadomo, że z Pudzianem. Co mi da modlitwa z papieżem? Spotkałem jakiegoś starego chłopia, jakieś stare prókwo, co na biało jest przebrane. A Pudzian, no to jest jedyny w swoim rodzaju. Cudowny człowiek. No co? Sorry, nie obrażam oczywiście. To był żart. Papież też jest fajny. Kurde, 91 level dopiero. Co jest? O co chodzi? Czemu 91 level dopiero? Dobra, po tej rundzie zobaczymy, który będzie po totemie nowym. Ile leveli dostaje za totem? Zara i tak nic nie będzie już totalnie widać na ekranie, jak kupię Dart Małpkę ulepszenie. To będą dyby dopiero. Wiesz, że papież przebaczył oprawcy swojemu? No ja wiem. Dobra, był 92, a jest? Jak 91 był? Pierwszy? A. Dobra, no to w 194. Po 194, czyli 195 robimy test. Ile już ninja zniszczył? 11 milionów. Boże. Nie, na razie Mitus nie robi żadnych quizów. Ja już dzisiaj tylko małpeczki. Klejacz postawię, potem tak. Ma widzę. W 196 muszę postawić. No ale oni też niszczą balony, więc level wbijają. Więc 194 HDG. Fajna grafika jak zawsze. Dostawałem pikselowi gierki tych jak Dibia. O co ci chodzi? Dibia to była kozarska gierka kiedyś. Niezłe dymy były. Tak, Lucek. A nie, to wczoraj chyba. Podobno medycyna kiedyś ma sprawić, że usuną starzenie się, ale nawet jak to wyjdzie, to będzie dostępny tylko dla ludzi bogatych jak Draco. To co, zrobi ten SPX GIF i parę nieśmiertelności rozlosujemy. Likę. Jestem TV-czykiem. No tak, jestem. Mutę też. Byłem kiedyś TV-czykiem, ale ja już nie ma co w tej TV robić niestety. Skoro dla ryb przeświatem jest jeziorko, a dla ludzi jest to tylko taka mała kropka na świecie, to czy dla pozaziemskiej cywilizacji my też jesteśmy taką kropeczką we wszechświecie? Skąd ja mam to w dupę wiedzieć? Ty! Ale ogólnie szansa na to, że jest życie poza ziemią jest duża bardzo. W sumie chyba 100%. Ale raczej mała jest szansa na to, że to będzie jakaś cywilizacja. Nawet porównywalna do naszej. To już jest dużo mniejsza szansa. Na przykład odkryjemy planetę, gdzie są jakiś nowy rodzaj much. Po prostu muchy na tej planecie i to już jest odkryte nowe życie. Ale jednocześnie są tylko pieprzone muchy, które tam powiedzmy żywią się nie gównem, ale szczochami. Zobacz to. I te szczochy na tej planecie z kamienia płyną. I to już jest nowe życie.
ale jednocześnie to nie jest cywilizacja, to są muchy. Ator jakiś czas temu mówił, że kiedyś kosmici zaatakują. No dobra. To czekamy. Stream dopóki kosmici nie zaatakują. No jak 97? O. Czekaj. 97, no to ile jeszcze rund zagrać? 3 rundy? 4? Nie no, 3 niby. To prawda, jestem tu dla was. Kiedy twoje życie stanie do 200? No dobra, dobra, to 200 i pał. Ty, ale to zanim my zrobimy 5 paragonów na setny, to nie uda się to zrobić chyba, prędzej przegram. Lucek, co ja ci tylko wytłumaczę, chłopie? Napisałeś to, to jest wytłumaczenie. Wyobraź sobie, jak ten nowy rodzaj much przyleciałby na naszą planetę, wlecieliby ci do kibla i pyły twoje szczoky. No, chory parę to jest. Ale to już byłoby inne życie, pozaziemskie. I na to szansa jest duża, że będzie jakieś takie, ale... No wyobraź sobie, jaka mała szansa jest na to, że będzie to inna cywilizacja. Przecież ileś milionów lat były dinozaury na Ziemi i nawet nie umiały zbudować szałasów. A to były inne życie, które dominowało planetę. Nic nie potrafiły zrobić sobie, nic totalnie. Po prostu żyły. Tak jak zwierzęta zwykłe. Ale ileś milionów lat miały czasu na to, żeby się rozwinąć. A nic nie robiły, tylko zamulały bombę. Tłumaczę, na jakie Esie żyły dinozaury? Po prostu na Esie se żyły non stop. No teraz będę ulepszał. Dobra, błagam. Setny. Ja pierdzielę, jaki tupet skam. Ta 100% testy miały dinozaury. No chłopie, tyle milionów lat, że się nic nie robić. Nie no, to chyba nie wiedzą, Kamilos. Jakoś tak sobie wymyślili, no. To ile rund zagrać? Jedną? Chyba co rundę będę teraz test robił. Jest, a już. No to już po testach. Dwa paragony na setnym i 200. Pierwsza runda. Nice. To teraz... Którego paragona dać? Ja bym dał ninja chyba, albo inżyniera. Nie, ninja dam, bo on ma w dupę 20 milionów. A inżynier? Ja pierdzielę, ty nie... Zeszła 20 milionów. Dobra, inżyniera. Dał L. Dam 25. Dam 30. To już mi się takie rzeczy analizować nie chce za bardzo. To już jest taki temat, wiesz, useless. To już jest taki temat takich z teoriami spiskowymi tych youtuberów.
co tam gadają o ludziach, że paręset lat temu ludzie mieli po 5 metrów wzrost. To tutaj muszę jakoś stawiać? No już robię miejsce. Dobra. To co? 240? Słuchaj, oni mają dużo zniszczonych tych. To może 230? 230 runda. Zrobimy też. Nie wiem, pracował, gdybym nie streamował i czemu w McDonaldzie, ale o co ci chodzi? Masz coś do McDonalda? Miałbym taniej. Ale tak naprawdę to bym raczej wypijał się za granicę. Chciałbyś walczyć z Najmanem na śmierć i życie, czy stracić prawą dłoń? DMG statku 190 milionów, a tego 47 ledwo. A ten dopiero 2,5 miliona. To było od nowa jednak leci. Nie wiem, czy coś widać teraz, raczej już nie. To by zrobiło, jakby wybuchła apokalipsa zombie. Poza tym, że siedziałbyś przed kompem na S-ie. No i ciężkie pytania. Chyba siedziałbym przed kompem na S-ie, no i tyle. Nie mam innych pomysłów. Wolałbym całe życie grać w małpki czy w LoL'a? Chyba w LoL'a mam więcej godzin, więc... chyba w LoL'a jednak, niestety. Bo małpki, jak na przykład zrobisz sobie powiedzmy 1000 godzin i masz już wszystko co się da, no to co wtedy robisz? Czy można mieć dziecko z zombie, jakby wydymać zombie? Ja pierdziele, chłopie. To będzie apokalipsa, to nagramy filmik na YouTube, czy się da, taki eksperyment społeczny. Małpki wolą grać w Plants vs Zombies, no ale w małpkach dużo więcej do robienia niż Plants. Tam to jest gra na 8 godzin. Ale co to jest, macho? Nie, na razie nie wyłączam nic, wiesz? W 230 rundzie, czyli za 20 rund, zrobimy test. Ale w sumie łatwo to idzie jak na 210 rundę. Zobaczymy, czy będzie taki skok nagle. Trudności. Mam dopiero dwa paragony w sumie, to malutko. Najlepsza strona do kupowania gier, no to wiadomo, Eneba przez linku. Gdyby wiedzieli, że jesteś ode mnie i gigacza, a na jeszcze chce siedzieć przed kompem. Wolą byś zgolić brodę, czy wyrwać czwórkę prawą dolną. Kiedyś zgoliłem przez brodę na streamie. Wolałbym ci dać sub gifta czy VIP-a? Babana. Wolałbym móc tylko srać czy tylko szczać. No to chyba srać, bo rzadziej się sra. Poza tym jak już siedzisz na kiblu, to chillujesz tę bombę, nie? Wolałbym grać co jeszcze w Getting Over It czy w Jump Kinga? Getting Over It wolę tą grę. Dużo bardziej. Gdybyś w łóżku miał po prawej stronie laskę 10 na 10, a po lewej napalonego na ciebie faceta, to w którą stronę byś się obrócił? No ciekawe pytanie. Ale to jest tak, że jak się odwrócisz do tej dziewczyny, to on ci z bomby ładuje, czy jak? O to w tym chodzi? Bo jak tak, no to wtedy jest trudniejszy wybór, wiadomo. No tak, tak jest. Ale w sumie wiesz.
Przetestujesz przy okazji ładowanko. Ja pierdzielę. Ten facet to pudzian? Nie, jak to pudzian, to walę na łeb tą babę. No i do pudziana idę prosto. Ludzie się zastanawiają, czemu nas kosmiczni nie odwiedzili, a co jeśli to dlatego, że Ziemia to taki kosmiczny Bydgoszcz i nikt tu nie chce po prostu być. Nie wiem, czy Bydgoszcz tak jest, ale jeżeli tak jest, no to chyba git, mamy spokój. Czy za 400 zł donate zacząłbym od nowa? To bym chyba streama wolał skończyć. Ale za 400 zł, chłopie, ja teraz pobijam rekord świata. Z głową coś masz? Ale w sensie nie, poczekaj, jakby ktoś wysłał 400, to w sumie bym wyłączył i byśmy kontynuowali na następnym streamie, bez problemu. Prawda? Cześć, o drzwiach wyjścia z Matrixa, które mają się zrespić 27 sierpnia. Co to w ogóle znaczy? Ty, 222 runda dopiero. Już powoli to leci, a jest? Jest, już jest po drugiej. To już gramy ponad godzinę. Tylko nie wiem ile. Co jeśli kosmici mieli najechać do siebie, ale Kononowicz wysłał komunikaty ponad świetlne i powstrzymał ich? A wysłali to mu co najwyżej paczkę z gównem. O, ty chłopie, już za farmazony wymyślasz. Dobra. Zrobimy tak, od następnej rundy testy z tego. Ninja, żeby dać paragon. Czy inżynierowi? Nie, inżynierowi miałem dać. Też was, widzę, jakby mnie nie? Tak. Nie, ja was widzę. A czy też was nie widzę? Nie, to ja was widzę. Cały czas oko na widzę. Dobra. Test numer jeden. Który level inżyniera? A gdzie jest inżynier? Tu będzie ok? Nie wiem, chyba go przestawił. Tutaj, to miejsce. Albo nie? Nie, tu bym go dał, kawałek niżej. Albo nie, tu chyba. Albo nie. Niech tu będzie, tu mi się bardziej pasuje. O. Dobra, widzowie. Który level, który? Obstawiajcie na czacie, szybko. Który level będzie miał? My... A NFT ile warte? 2 miliony. Także nice. Który będzie miał level? No myślę, że będzie miał ponad 80. 79, 64, 68. Nie no, 68 bym się załamał. 88, nice. 30 rund. To myślę, że co? Za 10 rund będzie ten level. Zgadłeś? No to giga czas. Dobra, no to co? 232? Kolejny test. Dobra, on spryku. Ja nie wiem, czy jak nie zraję paragonów, to chyba wtedy napieprzę już wszystkie turety w grze, jakie są. Zobaczymy, czy się uda do 300 rundy dojść, ale chyba się uda.
Na razie to co? Nawet do połowy, nawet do 1/4 mapy nie dochodzę. W tym kraju, gdybym był Egidą, na Essie bym leżał ze cały dzień. Dzięki to, i chillował bombę, nie? Rozmazany obraz dla widza, proszę. A 30 miało być? A, 20 rund dopiero, racja. A ja 30 rund miałem zrobić, to rzeczywiście. A, to jeszcze parę. Pójdź na mój problem. Idę, idę, cudowne. Jak się nazywa ten drugi? Parkinson. Tak, no żul miał lepszy bitrate niż twoja kamera, no wiem. To przed małpy. Do nich pretensje. O co ci chodzi, Marko? Nie obrażam. Gdybyś wiedział, że pies cię ugryzie, to czy posmarowałbyś jaja masłem orzechowym we wywiadowym celu? Co to w dupę znaczy, chłopie? Co ty... Bycie upośledzonym opa? W sensie? Rozwin, rozwin. Co tam oddaje? Leciutki brak jakości, no ale nie da się nic zrobić, no. Twitch ma ograniczenia i nie ogarnęli, że ktoś będzie małpki grał do 300 rundy. No tak, ma koniec. Jest oro. Ja już się nie wiem. Ale co ty gadasz, Steve? Jest git, wszystko widać, nie wiem o czym oni mówią. Ty się nie mówi. Sobie tak, fatki pracy. A to trzeba w ten sposób na to patrzeć, a to już jest chore. Ale ty wtedy nie gadasz z nim jak normalny, więc to jest bez sensu i tak. Jak zrobisz tą mroczną świątynię, chodzi ci o czarną małpę? No to robisz z kilku ulepszeń tych, nie? Super małpek, super, trzy super małpki. I zamiast złotej świątyni robisz czarną. Nie wiem, Mr. Eldari, raczej nie. Czekaj, 232 miała być, tak? No po tej zrobimy. Jaką małpą byłbym podczas apokalipsy zombie? Chyba jakąś w samolocie. To bym se na Essie latał. No jak 93, no? Gdybyś był czarną świątynią? Ta duża małpa kradnie inne małpki. Ona się łączy z nimi, rozumiesz to? Popraw mikrofon, a to o nim źle. Jak ty mikrofonu nie widzisz, bo zbyt rozmazany. Czemu Tled Gaming? Czemu Zwinieśnik? Maxerek. Chyba Maxerek. Się okaże, że to nie on. Ja, flap. Zarobista gierka, czego narzekasz? Zjada te małpy jak testerka diet? A ona kiedyś testowała dietę małpy? Myślę, że małpy zjada? Chyba nie. Ty, ale w niektórych krajach je się małpy, to jest chore trochę, nie? Lub
Uber, Jagusia, witam, witam. Kapucynki na obiad? Nie no, kapucynki, one są jak takie pieski małe. Nawet tak nie pisz, chłopie. Porypany jesteś. Ty, fajnie byłoby mieć małpkę kapucynkę akurat. Oglądałeś Cats Vegas? Tam chyba była taka, nie? Tylko to pamiętam. Ale co? A, że ludzie psy mogą mieć to i małpy? No tak, ale goryla na przykład to pieprzyć. Boże. A w Piratach z Karaibu była małpka, ale nie, to nie Barbossa miał małpkę. A nie, może on? Ty nie pamiętam, ale była małpka. Dobra, test robimy, który level. 236 w ogóle runda. Już daleko dochodzą. Ale da się inżyniera, myślę, że będzie oro. Fajnie, fajnie. To co, 4 rundy test? Ale co, co się stało, Amy? Czekaj, czekaj. Czy setna runda będzie za godzinę? Nie. Nie no, szybko te rundy lecą, co ty gadasz? Poza tym, za ile będzie nieważne, ważne, żeby rekord pobić. A rekord jest 250? Nie, jak gdzieś ty wtedy odpadłem tutaj już. Ale Amy się zawsze ukrywa przede mną z wiadomościami, dlatego ja ich nie widzę. Bo on pisze w taki sposób, że nie widać. No widzicie, że Amy coś pisze? Nie widać, nie? Polecam ustawić 144p. Widać 2 piksele. Lepiej 2, no. Większość ludzi nawet nie widzi 2. Jak gram w tym małpę. Tylko jeden taki piksel wielki. Czego, Amy, oznaczasz sam siebie i siebie wyzywasz? Nie, nie. Nie może tak robić. Ty myślisz, że ja tego nie widzę? Wczoraj poszedłem spać dosłownie 2 minuty, zanim Draco dawał subgifty, sadek. Co, no nie każdemu. Nie każdy ma farta subgifcika wygrać. Ale nie przejmuj się. Masz, że jesteś, tak? O. Dobra, po tej rundzie robimy test. Ale za wolno ekspią się te małpy. Ja nie zrobię 5 paragonów. Chyba nie zrobię 5 paragonów. Sadge. Sadge. Jak 98? 1000 się długo dobijesz. No, widzisz, już się uspokoił. 1000 się długo będzie subgiftów, to już w ogóle popijeczony. Widzicie, bierzcie przykład, widzowie. Takie cele trzeba sobie stawiać w życiu. Ej, co się dzieje? Czemu tak dużo tych? A, wy tak nie widzicie. Ja mówię tych, a ty myślisz, jakich tych? To on mówi. Jakich tych? To będzie nic nie widzę na ekranie. Ale wiesz, o które mi chodziło? Wolałbyś mieć Tureta, czy stracić węż? Tureta. Jest taka streamerka za granicą, co ma Tureta i ona ma pewnego pasa na niektóre słowa.
ale nie ważne. Ile godzin małpka? To ponad 500 jakoś, ale nie jest jakoś dużo. Jak na małpki. Zobacz, gram 3 godziny tego rana. Zobacz, zagrać parę razy takiego rana, już masz 500 godzin. Chore. Ty, już dotąd dochodzą małpy, dotąd. Czyli robią tak. I dotąd. Kumasz? Prawie pół mapy przychodzą, a jest 240 runda. Dobra, paragon. Inżynier. Ja pierdzielę, co za tu becham. W sumie tak, fasek, no. Prawda, prawda. Kask, torpedinio? Nie, on jest do roboty, wiesz. Jak z majstrem na budowie robię. Blagi, ale postawiłem 30, już więcej chyba nawet nie ma znaczenia, wiesz? Gdybyś musiał używać tego jednego słowa do końca życia, jak grunt na przykład, to co by to było za słowo? Chyba gówno. Chyba gówno często mówię. W dupę, no ale to już się jakby... To nie można tego liczyć, tylko dwa słowa. Wy i dupę. No właśnie dlatego nie mogę tego wybrać. Dupa jako jedno słowo. Ty, racja. Dupa. Essa. Mówiłbym dupa tylko i na esie żył. Temat główna, liter. O co ci chodzi? Normalny temat. Każdy sra. Czyli można mówić o główny. Tak? Już rekord pobity, wcześniej było 223 runda. Jezu, bardzo słabo było. A ja pan już się tak męczyliśmy wtedy z tym. Ale też chyba paragonów nawet jeszcze nie było w grze. A miałem całą mapę zapieprzoną jednostkami, pamiętam. Co jest? Mojemu młodszemu bratu i on ciągle przychodzi do mnie i pyta, jakie ulepszenia do jakiej małpy. No i git. Dobrą grę mu pokazałeś. A inny by pokazał Team X bratu młodszemu. Ty wybrałeś mniejsze zło i pokazałeś małpy. Jak się czujesz z tym, że mając średnio 500 widzów na 2 razy potężniejszego subwitera w porównaniu do na przykład Wysockiego, który ma teraz 800 widzów? Ale ilość widzów... A przecież nie, no bo jest wtedy większa szansa na to, że będzie potężny subgifter, masz rację. To nie wiem. Ma giga chat chyba. Jessa. Dobra, setny. Prajga. Trzy paragony na setny. Tyk. Dobra, to teraz robimy ninja, bo bumerang jest najsłabszy, to na końcu. To 30 ninjów. Teraz coś, nie? Bo tu nie powinno być pisane teraz, jak się nic nie dzieje. Chyba, że już Twitcha popsułem. Co jest w dupę?
kurde szmaty. Dobra. To lecimy po ninjiego. A i bumeranga dam chyba w to miejsce tutaj. A nie, tutaj go dam. W ogóle ninja ma 50 milionów. Ja pierdzielę. On ma 50 milionów. To się nie przyjął. Nie, Black, słyszałem, że to już nie działa. Że to usunęli, ale nie wiem, czy to prawda. A ten laser mam pieprzony, nie mogę go ustawić, żeby sam tam siał. To temy dopiero. Ty co, łatwiej teraz jest? Szybciej te rundy teraz lecą, jak mam paragona? Ty szybciej. Nawet do jednej tej nie dochodzą. Jednej ósmej? To jest jedna ósma. Ty w dupę jesteś. A wy i tak nic nie widzicie, ja wam mówię, że tutaj dochodzą, tam dochodzą. Ja pierdzielę. Oka DMG kogo? Dobra, inżynier ma 12 milionów. Dart małpka 62 miliony. Czarna małpa 200. A statek 650 milionów. Ty, Dart Małpa ma 60 milionów na setnym levelu paragonu, a zwykły ninja ma 55 milionów. Zwykły ninja, ty Dart Małpa Paragon, to jest takie gówno pieprzone. To jest takie szmaciarstwo pieprzone. Po co ja to zrobiłem jako drugie? Przez gówno, no. Zobacz to, dwa bumerangi łącznie mają 30 milionów. Dwa bumerangi. A setny level Dart Małpka 60 milionów ledwo. Gdybyś chciał sprzedać mi jakiś organ, to co by to było? No nerka, bo by się dało żyć. Ale bym ci go sprzedał po cenie takiej. Dużej. Ok. Oczy sprzedaj, bo i tak nie używasz. Dobra, Ebi, o co ci chodzi? Hej. Kamerkę sprzedaj. To jak będziesz mnie wtedy widział? Tak. Chwila. Alchemik pod dół? Jest, zobacz. A, o ja pierdziele, masz rację. Dzięki, w ogóle zapomniałem, rację. Dzięki. No te... Dobra, w ile on dogoni Dart Małpkę, widzowie, setny level Paragon? W ile rund? Ja strzelam, że w 260 rundzie on będzie już miał więcej. Za 8 rund będzie miał więcej niż Dart Małpka. Ale zobaczymy. 65 milionów, a ten 0. No Dart Małpka jest gówno pieprzone. No. Tyle w temacie. A bumerang lepszy jest. Pół sekundy jak Muranci. Cena za nerkę w Polsce wahają się w około 30 tysięcy złotych. W Turcji około 450, a w Indiach 2000. Najdroższe narządy to płuca oraz serce. Ich ceny mogą dobijać nawet do miliona złotych. W Indiach nerka 2000 zł?
Ale nie dziwię się, ty wyobraź sobie, że masz 25 lat, twoja nerka filtrowała przez 25 lat wodę z Gangesa. Te 2000 to jest wygórowana cena. Nie no, żartuję oczywiście. Tylko żarczyk tam jest. Dobra, w 260 rundzie sprawdzam alchemika, ile napijewszy DMG. Ale czy się uda 300 zrobić? Nie no, ale czemu nerka w Turcji jest warta 500 tysięcy, a w Polsce 30? Po co w Polsce ktoś nerki sprzedaje? To jest useless. Przecież to ktoś w Polsce kupi nerkę, a potem sprzeda w Turcji. I się kręci internet. A, klej 5-0, 5-2-0, racja. Nie, jak 5-2-0? 2-5-0. Nie mam gdzie wstawić. Ja już w ogóle nie będzie nic widać na ekranie. Ale i tak nic nie widać, co za różnica. Wolałbyś, aby podstawą twojej diety były mrówki, czy żeby Belmondo dymał twoją matkę? Ale wtedy jesz mrówki tak jakbyś ziemniaki jadł? Tak kopiec mrówek na talerzu? No ciężko, ciężko by się przemóc, żeby coś takiego robić. Takie dobre, dobrze przyrządzone. Ja pierdzielę, jak mam być dobrze przyrządzony mrów? Jak to panierki mrówka? To wtedy masz więcej panierki niż mrówki. Nie ma sensu. Ty daleko już dochodzę. Zobacz, pół mapy przeszedł. Chyba widzę, a nie, najlepiej. Pół mapy przeszedł jeden, pół mapy. A jest dopiero 258 runda. Teraz to już na pewno nic nie widać. A już ja nawet nic nie widzę. Ja miałem snajpera dać jeszcze na większe dębie. Ty, ale on jest w miejscu tym, co trzeba. Dobra, w następnej rundzie sprawdzam alchemika i Darth Maul. Kto ma więcej? Mroźny 5-2-0. Racja, racja. Zaraz dam. W jakie miejsce grać? Tu bym najchętniej. O. Cześć, tylko pytanie, które lepiej? To czy to? Chyba drugie, nie? Strong, a nie, on bije wszystko po prostu. Racja. Dobra, alchemik. Nie dogonił jednak. 30 milionów. On przez 10... Nie, dobra, to nie ten. Ten już ma 46?
77, co jest? Oni zapieprzać zaczęli. Co jest? Ten ma 800, 260. Dobra, zobaczmy, który level ninja. 84 dopiero. No pirat ma 800 milionów. Wolałby, żeby gang Jerzy atakował raz w miesiące twój samochód, czy mieszkać w Bydgoszczy. Ale co ty, co, o co chodzi z tą Bydgoszczą? Co ty do tego miasta masz? Tej. Ty, ja nie będę miał, ale w sumie jak będę miał ninja, to na pewno dojdę do 300, bo on jest mega OP. Nie, działkami jak niszczy engine'em to się zaliczają do jego od razu. Bo tak jest od zwykłego. Wolałbyś przelizać się z RP, czy urodzi? Urodzić jeża cepką? Piszesz trupa. Co ty trupę piszesz? Chłopie. Lodem, co ty trupę piszesz? Nie wyrobię. To my wszyscy napijemy szaki o tej gumie. To już konkretna odklejka na czacie, ale to mi się podoba właśnie, to jest piękne. Ty, chyba coś widać, nie? Teraz. O kurde, ale oni daleko dochodzą już. Ty, oni pół mapy dają radę przejść ponad. Nawet nie wiem, gdzie oni są już. Nie wiem, gdzie oni są. Ty, nie zrobię 300 rundy. Trzema paragonami setny level. Wolisz być zjazdkiem murańskim, czy zrobić kanał? Zrobić co? Lagi, ja rozumiem, co zrobić temu. Josephowi. Czerwona podka resetuje, wiem, ale prowadzili ograniczoną ilość użyć ulta na paragonie pirackim. To też jest dużym nerfem. Bo ult może wchłaniać te duże bady. Czemu nie dokupuję? Nie, a co ja bym dokupił? Praktycznie na tym etapie gry już TMG nie da się zwiększyć. To kupię zara, jak zrobię paragony wszystkie. Jak nie będę już dawał rady, ale... Na tym etapie gry, chłopie... Ja mogę gówno na kiju. Na dziocić, tak chodzić. Wolałbyś wyjść żywego kreta, czy polizać i wyczyścić stopy językiem? Magdzie Gessler. Polizać i wyczyścić stopy językiem. Jakie połączenie. Musisz przed wyczyszczeniem najpierw lizać te stopy, tak? A potem dopiero umyć je językiem.
Mów wyraźnie, bo nie widać przez małpy. Chłopie, chłopie, chłopie. Ty, ale już serio jest ciężko, bo daleko podchodzą te małpiszony. W sensie baloniki. A dopiero 268 runda, ale myślę, że jak wjedzie ten, wjedzie ninja, to on zrobi porządny oro. To jest. Przepraszam, jestem osobą niesłyszącą i czytam z ruchu warg, tylko nie widać twoich warg. Zrobić coś z tym? A czytasz też z ruchu śmigła? Bo dla ciebie mogę się poświęcić. I nie dostanę wtedy bana, bo pomagam niepełnosprawnemu zrozumieć, co mówię. Więc to jest szczytny cel. Dobra, ile już on ma? 80, a on? No, prawie go dogonił już. 20 rund. Zwykła małpa za 40k dogoniła typa za 400 około. Nie, więcej, bo przecież za to trzeba wydać totemy. 600 albo 700k. To jest gówno. Dobra, do 75 robimy test. Nie da się rady do 300, spokojnie, ja mam dość słaby paragon jeden, ja powinienem mieć zamiast tego Dartha, powinienem mieć w tym momencie ninja. To będzie taki przeskok, paragon ninja jest mega opa. Tu jest, ty! Co i tak daleko podchodzi? Patrz to, ile ma ninja zwykły. 73 miliony. To jest to. A ten ma już... Inżynier ma 80 milionów. Wolałbyś zmienić poziom melatoniny w skórze, czy umrzeć? Ja pierdzielę, ale... O czym ty piszesz? Nie będę tego lepiej analizował. Nie analizuję tego. Pory pańców pieprzony. Dobra, może zróbmy test, który level ma ninja. Dziewięćdziesiąty dopiero, jak? To jeszcze z 10 razy będę musiał tłuc. Co ty piszesz, Lodens? Ja pierdzielę, ja w ogóle... Boże. Za mocne rozkminy, przysięgam ci, że za mocne rozkminy. Patrz, to dobrze wygląda. Ferb. Powrót ferba na stream. To 280 przetestujemy. Ja pierdzielę, rzeczywiście, nic nie uratuje. Do trzeciej godziny będziemy mieć 300 level, a nawet ponad. Ja pierdzielę, porypało kogoś. Ale dobra.
zmienię koszulkę na jutro. Jutro i mam streama, to raczej nie, bo nie będzie miał mi kto przypomnieć. Nie będziecie mnie wyzywać, to nie zmienię. Wiesz, jak nie było 2 miesiące streamów, to ja chodziłem w tej koszulce. Tak schabiło, nie? To by dźwigać się na plecy swojego starego ciła pieprzyć miłe, surowe jajo w majonezie. Chyba, no ja też. Po takim jajku to można wykitować. Coraz dalej podchodzą marmazoniarze. Czy o mnie słychać w porównaniu do gry? A teraz? O kurde, nie, dobra, nie to dlatego. Przyciszyłem ręką mikrofon przypadkiem. Ale już chyba git, nie? Tak naprawdę kamerka jest git, tylko ja się rozmywam IRL. Ja. Ale to prawda. Tak cudowne małpki są, że aż się rozpływam nad nimi. Ty, ale zaraz mamy paragon nowy widzowy. Cieszycie się, że się nowy piksel pojawi na ekranie? Wolałbyś tańczyć nago w centrum Bydgoszczy, czy pocałować dupę słonia na streamie? Nie no, dupę słonia bym wolał. Co to jest za problem? Słoniki są miłe. A to by tylko szczytem nie chciał trafić, tak? Kolorujemy pikselami stream. Fasen za mocny, co ty piszesz w ogóle, chłopie? Ja pierdzielę. Zastanów się. Terrary, fajny stream, przecież widać wszystko, zobacz. Dobra, znikam. Nie, niektórzy za mocno. Weź jakiś moderator, zerknij na niektórych porypańców i przemyśl, czy nie warto tego ukrócić. Bo niektórzy to za mocno, a znaczy za mocno jak na Twitcha, bo tak to miałbym w dupie, co wy piszecie. Ale nie, brzydko, brzydko. Mody zostały na małpkach. To nie doceniają cudownej gry i wypijewszyli lotę. A nie, Black Blue ogarnął. Dzięki, dzięki. Dobra, po tej rundzie próbujemy zrobić ninja. Dr. House oglądasz? No, Dr. House jest giga chat. Też coś zerknę po streamku. Muszę drugi sezon dokończyć. Nie no, Doktor Chaos jest taki gigaczat, że ja pieprzę. Te turety ciągle trzeba stawiać, czy w sumie one są...
One się nie niszczą. To dwa rodzaje, tak? Czy trzy? Dobra. Widzicie coś, nie? Robimy test. Czy będzie setny level paragonu? O, nowy piksel na ekranie. No, niestety. Nie będzie nowego piksela. Tak, Draco, no. No, kiedyś w telewizji to leciało, Dr. House, no. A nie, zarąbisty serial. A w ogóle zacząłem... Nawet podobne, można powiedzieć. Tak, tego oglądać Sherlocka Holmesa z Doktorem Strange'em. Z tym aktorem. Jest w tym podobieństwo do Doktora House'a. Doktor House jak i Sherlock Holmes. Tylko w szpitalu. Ale fajny ten Sherlock. O czym jest Doktor House? Jest typek, co ciśnie pacjentom i se na esie łyka leki. Ty, muszę chyba ninja już ulepszyć, nie będzie setnego levela paragonu. Nie wiem, czy widzicie, ale 3/4 mapy mi przeszedł ten bad. 3/4 mapy. 3/4 mapy. A i zespół ma Dr. House, to prawda, to prawda. Ma teamek. Czyli coś, czego my nie mamy w lidze, Sadge. Ona jest 10/10, ale lecz się u doktora Edkera. Jak daje radę, no to 100/10. Takie tanie leczenie. Piękna sprawa. Ej, no nie... Ja pierdzielę. Muszę ulepszyć na ninja, bo nie zrobimy 300. Nie, czekaj, dobra, jest okej. 3/4 mapy mi przychodzą moby. A nie, mogę małpki niby poustawić nowe. Też. Wolałbyś pokąpać się w bagnie ze Shrekiem nago? Czy wytaplać się w błotku ze świnką Pepą? Ze Shrekiem. Chciałbym już spotkać Shreka IRL, to jest taki czadzior. Co ty piszesz, herezji? Ja pierdzie. Nie mogę, no. Chłopie. Trzecia godzina, 285 runda. To nie jest źle, nie? Partycyk jest 10/10, ale gra w małpki, no to 1/1 000 000, bo kocham tę grę. Teraz on został zastrzelony. Nie no, ale niektórym trochę odpieprzam o tej godzinie. To nie tylko mi. Padać. Dobra, zrobimy tak. Setny level paragonu. I napieprzę, bo bumeranga już się zrobię. Na pewno się nie uda już. Będę kupował te temy, ale się nie uda. I setny level paragonu i napieprzę tych jednostek na całą mapę. Bo już ciężko jest bardzo. Magdeus. Pod zasięg. Ale pod tamto się i tak nie opłaca, bo
Jak tylko bady mi przechodzą. Jak bady niszczę, to praktycznie nie ma oporu, żadnego. Inne moby nie mają jak się ruszyć. Po prostu znikają. Ona jest 10 na 10, ale kocha grać klejem. Ja pierdziele, chłopie. Boże. Za mocno. Dobra, ale co jest gorsze? Kochaj grać klejem czy różowym? Co jest gorsze? Ocencie. Klej. Różowy jest to, tak? Kawianie pontonu. No jakbym postawił, to by oddał łatwiej, no. Bo bym miał dużo szybciej tego. Setny level łódki. Ale to jest chyba najlepsza mapa do 300 levela ogólnie, nie? I ogólnie do nabijania max levela, nie wiem czy jest lepsza. Bo jest jeszcze ta ceglana mapa, że tak kółka robią. Ale jednak tam krócej się przemieszczają. Ona jest 10 na 10, ale jest lepsza od ciebie małpki. No chłopie, Boże. Nie ma skali. Nie ma skali. Wyobraź sobie, że za 200 lat jacyś naukowcy będą odkrywać, co to telefon lub komputer, jak żyłeś. Tak, widziałem takie frate, memy. Że idziesz do jakiegoś lasu i jakieś gówno zakopujesz. Jakieś coś losowego. To totalnie, że nie wiadomo w ogóle, co to jest. Albo do trumny się z czymś takim kładziesz. I jakaś następna, nie wiem, czy to cywilizacja, czy... Czy jak to nazwać, odkrywa to potem w twoich zwłokach. Ty. Dotąd mi doszli. Dotąd. Czyli następną rundę nie wygram. Albo wygram, ale na farcie. Dobra, test ninja. Ja pierdzielę, 9-7. Taka kapsuła czasu, no. Tylko, że zakopujesz się z totalnym gównem, powiedzmy, za 1000 lat to znajdują. To tak, trochę tak jak te hieroglify, co są, że niby jest astronauta, jakiś samolot. I wiesz, a wyobraź sobie, że jakiś stary Egipcjanin pranka zrobił jakiś, coś, nie wiem, z dupy coś zrobił. I potem tak myślą, kurde, to przypomina kostego astronautę. O co chodzi? Co wam dać blagi? Czy serio spuścił się Boxel do jajka kiedyś z tym Homunculusem? Myślę, że tak, no. Bo on jak to mówi, to się śmieje. Już jednoznaczny chyba ten, nie? Argument. Niepodważalny. Ej, jest 10 na 10, ale chodzi do podstawówki, no to zależy ile ty masz lat. Jak też chodzisz, to git. No przecież się wykluło, ty myślisz skąd się Ulfik wziął. Yeah. Ej, co jest, czekaj. Nie, dobra, oni są tu dopiero. Stream w środę powinien być, no. Są plany, że będzie. Złote Lambo od Geralta? Co mam dać? Ty, a właśnie, zobaczymy ile jest NFT warte. 7,5 miliona. To już więcej niż zarobiłem. To nice. Prawie ci tych graczy. Pamiętam w Ludwiczku. Naprawię ci tych graczy. I odgryzł głowę chyba gońca.
Ej, Ludwiczka bym zaczął oglądać tak na początku streamu przy okazji przeglądu TikToka. A, racja! Tamten co odgryzł gońca to był Glenglen. Jak on się chyba na tą listę chciał wpisać, tak? A ten, a racja, racja, spalił lupą. Rzeczywiście. Spalił lupą, no. Spalił lupą, trzy pionki. Jakie złote lampy, co to w dupę jest? To nie złote lambo? Kurde, zapomniałem przez ciebie to temu kupić, bo mi o złotym lambo pisałeś. Ty, 292 runda, zaraz to mamy. A, wy nie widzicie, że minę robię nawet. Wy nawet nie widzicie, że ja mówię. W ogóle widzicie cokolwiek? Chyba nie. Timberman i oglądanie Ludwiczka najlepszy co widziałem. A, wtedy był Ludwiczek coś, racja. Chyba jeden odcinek obejrzeliśmy wtedy Ludwiczka. Aha, bo ja teraz przegrywam. Chyba. Zaraz wam powiem, czy muszę raszować ninja, czy nie. Jaki dzisiaj cel w małpkach? 300 etap. A potem nie wiem, czy będziemy dalej grali. Chyba nie, walę lotę potem chyba. Bo ja nie przegram na 300, no nie ma bata. Jak ja zrobię ninja, to ja do 400 będę mógł dojść. Naprawdę tak jest. A nie, czekaj, ja teraz przegrałem już. Chyba. Do cudu. Jaki rekord ja mam? 220 któraś. A rekord ogólnie to nie wiem. W ogóle czy ktoś się nabijał jakiś. 502 mam snajpera już. Takiego. 5-2. Wyglądasz jak ostatni chips na dnie paczki Pringlesów. Dobra, test ninja. Który level ma? Dziewięćdziesiąty dziewiąty, ja pierdziele. Ciao, wróciłem na ekran w ogóle, siema. Dobra, w następnej rundzie przetestujemy. Tysięczną rundę ktoś zrobił? Nie, nie, nie jest to możliwe. Można odpalić tysięczną rundę w ogóle. Tak o, na customie. Ale żeby tam dojść? To nie. Mów wyraźnie, bo nie widać. Sorry, sorry. No Kuba, ty to zaraz dostaniesz się permita perma. Dobra, test. Ja pierdzielę, no za małe esy ma ninja i 99. Ty, jak używam skilla, że się jasny ekran robi, to coś widać? Nie mogę. G
gdzieś to wysłałem? Nie, Ninja, co wysłałeś? Ja nie wchodzę w żadne linki teraz. Ja jestem teraz sfokusowany na celu. 300 runda. Teraz 295. Aha, je teraz przegrał. Nie, jeszcze nie przegrałem. Proszę, daj setny level ninja, błagam. To będzie taki przeskok. Prajgę, prajgę. Czemu on Essy nie chce doładować? Ty, ale na jednym widać, że to ja. Na dwóch. Na dwóch screenach ninja widać, że to ja. Także jest dobry bitrate, to co ci chodzi. Nic, ja już nawet sam nic nie widzę. Co, jak wy macie widzieć? Same bady mi lecą opancerzone. Boże, ja nie przejdę tej rundy. A nie, przyszedłem tą rundę. Nie. Tak? Dobra, proszę cię, w dupę. Gerardo, czy jak ty się tam nazywasz? Ja pierdziele, gdzie jest Essa? Gdzie jest Essa? Czerwone poty resetują, tak? Ale się... Łapki się nie da zresetować ponad dwa razy na run, bo jakiś nerw wszedł. To 60 milionów zniszczył ninja. Ja pierdziele, zwykły ninja 2.5, który kosztuje 30k, zniszczył więcej niż setny level Dart Małpka Paragon. Zobacz to, to zniszczyło 400 milionów. To zniszczyło tyle co dwa paragony naraz. Małpa za 40 tysięcy. Te paragony są tak useless. Tylko ten jest OP. 2 miliony. Co, miliony? Prawie 2 miliardy. Ja pierdzielę. 2 miliardy. A ten zniszczył 600 milionów. No tak, Kuba. No to co za różnica? Co ty pieprzysz? Zniszczył? Chłopie 160 milionów. Jest bardziej useful niż pieprzony ten śmieć. I tyle w temacie. Dobra, próba. O Kuba, powiem tak, Borowik to ci konto zhakował, chłopie. Nie wiem co się odpieprze na tym co ty piszesz. Ale no... Poziom S jest za niski w twoim organizmie. Powinieneś chyba przeczekać to. Tak, tak, ale Kamilo, patrz, widzisz? Teraz nie... A, bo ty nie widzisz. O, teraz widzisz. Nie, nie widzisz, tak widać. Zobacz, to jest bardziej ciemne. To gówno pod jedynką mogę użyć tylko dwa razy na rundę. I dopiero potem mi się znowu respi. Timeout na ładowanie S. No tak. A to jest timeout. No pan McDonald's trzeba by obejrzeć na streamie. Bo tyle osób tu się fajnie ogląda. Jest! 100% Essy! 100% Essy u ninji! Dobra, 4 paragony. 5 już się zrobię na setny level, bo nie ma tyle rund.
Boże, serio będzie przeskok teraz. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, widzowie. Naładujmy essę całkowicie. Tamtego nie daję w ogóle. A właśnie, czemu ja tego nie zrobiłem? Nie tego, ten jest gówno. Tego. Że on jest mega OP. W sensie i zwiększy szybkość temu. Co jest w dupę? Czemu tu nie ma slota? Dobra, dostawi się. Pyk. Czemu on nie ma essy, widzowie? No ja pierdzielę, czy to jest debilne. O. Cześć, gdzie go dać, żeby najwięcej napieprzał? Tutaj? Tu gdzieś tam. Nie ma slotów, kurde. O. Rozumiem, Ashron, nie przejmuj się, będzie git. Dasz sobie radę. Co Egitka? Nadam tego, żeby esse obniżał. Druidów dać w ogóle? Czy ich pieprzyć? Niby coś tam robią. Ale ile slotów zajmują, chłopie. Egitka. Ty, źle zrobiłem. Cześć, sprzedam tego. Zrobimy tak. Żeby on wchodził w to. Nie, on nie musi w to wchodzić. Niech se tu będzie. Nie, czekaj, czekaj. Dajmy go tu. Pyk. Czekajcie chwilę. Ty, jak, co ja mu dać, żeby to ulepszyć? Jak dam to, to też chyba się liczy, nie? Jako support. Tak. Cześć, co? A, bo ja tu daję innego. Dobra, co tu jeszcze dać? Z bardziej wartościowych rzeczy. To jest chyba jedno z bardziej OP rzeczy. Kurde, za tani. O. No. I git.
Batmana. Jakiego w dupę Batmana? Czekajcie, coś jeszcze postawić? Nie da się. Kuba, przecież mam to. Jaki portal? Portal to ci chyba stary w mózgu otworzył, chłopie. Co ty na tym czasie piszesz? Czacie. Co ty pieprzysz? Chłopie. Ty masz 0% essy dzisiaj. Ty masz ujemną essę. Wiem, węgle. Twój stary też piłem. Bardzo dobre, no. Druidów. A, tutaj druidów. Ma to niby sens. Tego w sumie mogę przestawić tak to. Cześć, żebym miał podwójnego buffa. On się nie mieści. Tutaj go nie chcę, bo jest na wyjściu. Cześć. Tego przestawię, bo może być gdziekolwiek. Tu będzie Giton? Chyba to. Ale druid raczej nic nie zadaje na tym etapie gry. Jest bardziej useless balonik. Dawaj rundę za 10 minut do pracy wychodzę. No to poczekaj chwilkę. No tak ustawię, żeby wiesz, już było najbardziej esse jak się tylko da. Chyba, że tutaj go. Tam by też się przydał w sumie ten. Super małpa, ale już luj. Tego nie mam gdzie dać totalnie w dupę. O, tutaj idealnie. Dobra, puszczamy to. Zobaczymy ile się uda przejść. Powiem wam jak daleko zaszli, bo i tak nie będziecie widzieć. Ale powiem wam tak, ninja rozpieprza jak szalony te balony. Ja sam nic nie widzę. Kuba, mam podstawioną ją. Ciekawe, Draco, ciekawe. Zobaczymy, ile ludzi przetestuje opcję. No pół mapy już przeszedł jeden. Dwie taka semi paragony można, nie? Można moby poustawiać te co do paragonu. Jestem. Przeszli do połowy mapy, czyli gdzieś pod koniec dochodzili. A te mapy co, małpy co postawiłem plus setny poziom ninja zrobiły tak, że do połowy dochodzą. Czyli pół mapy do tyłu ich popchnęliśmy. To o. W sumie. Co on tu? Czy on nic nie bije? Czemu ja go tu postawiłem? Dobra, 300 rundę robimy, widzowie. Ale nie wiem. Nie wiem, 320 może dojdę maksymalnie? Tylko, że to by zajęło kolejną godzinę, to chyba to pieprze. Ale zobaczymy zaraz. Zaraz będzie. Pół mapy przeszli. 300. Trzysetna, co? Ale my musimy ją przejść. My musimy ją przejść, widzowie, żeby to się liczyło.
Zaraz zerkniemy, jak tam małpy poniszczyły wszystko i tak dalej, podsumowanko. Ale łatwo. W porównaniu do tego, co było wtedy, jak graliśmy do 220, no bez paragonu było dużo gorzej. Ale też jakieś ponerfili wszystko i tak dalej, że z tym, co teraz mam, jakbym grał na tym, co kiedyś było, to pewnie bym doszedł do 500. Nerfy w grze takiej robią. Po co? Po co? Po co? Jest taka małpka za 3 godziny grania w grę. Trzysetna zrobiona. Ok. 300 zrobiona, bo dostałem za 300 małpkę. Dobra, patrzymy to. Ty, to niedawno postawiłem. 60 milionów. Bardzo dużo. Ale dużo robią te. Ja powinienem więcej mieć tych świątyń. Ta milion tylko, ale ona jest w gównianym miejscu. Ta też tylko milion. Ty, ta w tym miejscu. 60 milionów. Boże. Strasznie dużo. A NFT ile warte? 9,5 miliona. Prawie. No to nawet coś tam jest. Celni to niech stoi. Kiedyś zrobimy do 400 run z tego rana. Dobra, popatrzmy to. A to w sobie postawiłem przed chwilą. 3 miliony. To gówno. Ciekawe mnie, ile zrobił ten, co niszczy te wzmocnienie na balonach. Ale on chyba na badach nie niszczy. Mało zrobił. 600, 15 milionów ten bumerang, 36 ten. Ale najważniejsze to jest tak. A jeszcze ten, 27 milionów. Pyk. 159 milionów. 215. On był jako drugi. Także przegonił tamtego. I ten jako trzeci, 42 miliony. Jego chyba 4 te. 4. Te gówna, 4 rundy temu postawiłem, to sporo. 42. 470 milionów zrobił ten. To jest porypany. 600 milionów, miliard 888, 883 miliony. Spoko. A i Gerardo, 6 milionów, dużo zrobił. Nice. Snajper tyle. Ten drugi snajper, co go teraz postawiłem, 400 tysięcy. Okej. No i to się zalicza już do tego, kiedy postawię, więc 200 milionów. Mroczna świątynia 600 milionów. Ta bardzo dużo zrobiła, a ja ją postawiłem. A nie, czekaj, co ja pomyliło mi się, czy to była pierwsza, druga świątynia. Ta pierwsza świątynia w czwartym ulepszeniem. Mi się z tą pomyliło, co jest tym debilem. Czy ona zebrała 750 tysięcy. Druidzi ja ich teraz postawiłem. Ty! Dużo! 2 miliony w tak krótkim czasie. Nice. Ty, to też 2 miliony zrobiło. Tyle co druidzi. Ale to bije na początku ścieżki. Więcej mobów leci. Takich słabych. Na których se to nastakował jeszcze. No, statek 2 miliardy prawie, także jest oro, 500 milionów zarobił, a i jeszcze ten, gdzie on jest? Nie, czekaj, ja go jednak nie postawiłem? Odpal 1000 level na test? Chyba nie da się 1000 tego bez tego, bez jakiegoś tam programu z zewnątrz. Dobra, tyle wystarczy z tym gównem. Nie wiem, czy będziemy kiedyś 400 robić. Chyba że wyjdzie jakaś duża zmiana w grze. Chyba jaki lag po wyłączeniu tego i jest. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek!
Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.